Dziś, o ile można. Obawiam się, że nie wie pan o paru sprawach. Powie mi pan, kiedy się zobaczymy. Nie jestem już adwokatem syna pana Mejía Guzmana. Komu? Podważyliśmy testament i sprawa będzie się ciągnąć latami. Wiem, ale on nie ma zamiaru się poddawać. Zrezygnował z moich usług, ponieważ myśli, że broni interesów wdowy, twojego ojca. Przykro mi. To znaczy, że on nie ma adwokata? Nie, zatrudnił kogoś innego. Podam panu nazwisko. Przy okazji. Na razie muszę się z panem spotkać. Skoro pan nalega. Obaj jesteśmy adwokatami i wiemy, jak to bywa. Nie bardzo rozumiem. Na pewno zachował pan sobie kopię wszystkich dokumentów. Bardzo mi na nich zależy. Wolno spytać, po co? Powiem, kiedy się zobaczymy. A przy okazji wyjaśnię, dlaczego spadkobiercy nigdy nie przejmą majątku po panu Mejía Guzmanie. Alo? Jesteś tam? Sandra. Sandra? Przestań udawać i daj mi Andresa. Wyszedł. Był u ciebie, ale już go nie ma. Nie wierzę. Nikt nie będzie większym tchórzem niż wczoraj wieczorem. Zapomniałam, że zostałaś zatrzymana. I to przez ciebie i tego grubasa. Uratowałyśmy cię przed czymś znacznie gorszym. Mianowicie przed Andresem. Nie wiedziałaś, że to okropny babiarz? Żadnej nie przepuści. Myślisz, że wyświadczyłaś mi przysługę? Miałam dobre intencje. To, co ma być między Andresem a mną, i tak się stanie. Jeszcze mnie popamiętasz. Acuérdate de mí. Jest zdecydowana na wszystko. A jeśli się uda? Nie mogę przestać o nim myśleć. Już nawet nie odróżniam jawy i snu. Andres. Wołałaś mnie. Ja? Więc jestem. Drzwi są zamknięte na klucz. Otworzyłaś mi. Nie pamiętam. Chciałaś ze mną wyjść? Tak. Dlaczego mnie nie zaprosiłeś? Zapraszam teraz. Dokąd? Chodź. Dzień dobry. Ma pani gościa. Kto? Pan Barrios. Ranny z pana Ptaszek. Przyjechałem za wcześnie. Wszyscy są jeszcze w swoich pokojach. Muszę pilnie rozmawiać z Fiorellą. Mieliśmy okropną noc.
Dlaczego? Pies tak szczekał, że wszystkich pobudził. Pan Morelli sprawdzał, czy ktoś się nie włamał. Dlatego wszyscy są jeszcze w łóżkach. Nie wszyscy spali w łóżkach. Jak to? Pan Andres spędził noc na tej kanapie. Przecież przeprowadzili się do drugiego skrzydła. Tak, ale rano znalazłam go tutaj. Jeszcze coś panu powiem. Odgrażał się, że ją zabije. Kogo? A jak pan myśli? Zje pani śniadanie? Nie, tylko kawę. Obsłużę się. Dobrze, że jest pan tak wcześnie. Muszę wyjść. Dokąd? Mam coś do załatwienia. Nie teraz. To poufna wiadomość. Właśnie się dowiedziałem, że... Wie pan, gdzie mieszka Krystian? Tak. Zawiezie mnie pan do niego? Co ty się znowu wplątałaś? Nic się nie stało. Ślicznie wyglądasz, mamo. Nowe uczesanie, zadbane ręce, ładna sukienka. Nie zmieniaj tematu. Widzę, że coś cię martwi. Masz sokoli wzrok. Twoje błazeństwa na nic się zdadzą. Jestem głodny jak wilk. Myślisz, że jak będziesz miał pełną buzię, to nic od ciebie nie wyciągnę? Muszę się przebrać. Gdzie się wybierasz? Dziś jest wielki dzień, przejmuję wydawnictwo. Oby wszystko dobrze się skończyło. Jadę do wydawnictwa. Obudź Krystiana i powiedz, że na niego czekamy. Tak jest. Obudź go nawet, gdybyś miała wylać mu kubeł wody na głowę. Jeśli to zrobię, zabije mnie. Niewielka strata. Słucham? Nie, nic. W drogę. Pierwsze starcie z nieprzyjacielem. Czego? Twoja matka wyszła. Chce mi się spać. Jesteśmy sami. O tej porze nie mam ochoty na figle. Jest pół do dziesiątej. Już się budzę. Dlatego właśnie muszę zdobyć te zdjęcia. Skąd masz pewność, że Krystian ci w tym pomoże? Nie mam pewności, ale spróbuję go przekonać. Zaraz wrócę. Zaczekaj. Możemy pojechać do redakcji i poprosić Rebekę. Rebekę? Nie da mi, nawet gdybym błagała ją na kolanach. Ona mnie nie trawi. A wie pan dlaczego? Bo ma chrapkę na Andresa. I uważa mnie za rywalkę. Dlaczego wszystkie na niego lecą? Co one w nim widzą? Niczego u niej nie wskuram. Natomiast Krystian jest mężczyzną. I... Rozumiem. Uważaj, to znany... Uwodziciel. Wiem.
Spokojna głowa. Umiem z nim gadać. To nie potrwa długo. Dzwonek. Co to może być? Nie wiem, ale nie wpuszczaj. Już idę. Kto tam? Pani Mejia Guzman. Jest. Kto? Christian. Czekam. Powiedziała pani, że jest Mejia Guzman. Zostałam Christiana? Tak. Chwileczkę. Niespodzianka. Jaka? Nie wiedziałam, że się ożeniłeś. Tak, z królową Sabą. Właśnie przyszłam. Pozwoliłam sobie ją wpuścić. Co? Dran. Może pani wejść. Gdzie? Jest u siebie, drugie drzwi na lewo. Dziękuję. Przepraszam, co za niespodzianka. Poczekam na zewnątrz. Nie, nie trzeba, już się ubrałem. Witam, szanowną bratową. Dlaczego kazałeś mi wejść? Nie ja, tylko Norma. Zresztą nic się nie stało. Chyba nieraz widziałaś nagiego mężczyznę. Co? Na filmach, obrazach, w gazetach. Są nawet specjalne pisma. Co ty sobie wyobrażasz? Poświęcone aktom w sztuce. Nie czytam takich gazet. Na pewno? Raczej nie. Miło cię widzieć. Ładnie wyglądasz. Po co przyszłeś? Wyjdźmy stąd. Co cię sprowadza? Przyszłam, bo... Mów śmiało. Wiem, że twoja mama wyszła. Pojechała do wydawnictwa. Ty też tam powinnaś być. No więc... Słucham. W porządku. Chcę zdjęcia. Wiesz, o czym mówię. O zdjęciach zrobionych Andresowi na komisariacie. Możesz je dla mnie zdobyć? Jasne. Oczywiście. Serio? Możesz mi je dać? Chyba tak. A co dostanę w zamian?